Cześć, z tej strony Wadi. Zapraszam Was na 36. odcinek. Dobra, gdzie ktoś... Ojejku, po drugiej stronie mapy ktoś sobie żyje. A ja chciałem sobie tak lecieć właśnie kulturalnie, że najpierw to, później tutaj w dół, a później tu. Swoją drogą jestem ciekaw, czy osada łowców nie będzie najniebezpieczniejszym miejscem. Tarta, kopalnia żelaza, czy tutaj to no-name taki. Dobra, robię speedruna tam niżej. No nie, one osobno też latają. Przyda się jakoś się... No właśnie, ominąć. Jest jakiś cwaniaczek. Co to kurde jest? Jakiś wilkołak? No nie no, na to to muszę coś mocniejszego wziąć. Ładowane, załadowane, dobra. Coś tu jeszcze łazi. Coś gdzieś łazi, słychać. Albo lata nawet. Dobra, na razie to olewam. Tego jestem ciekaw. O, fajnie, niewidzialne. Ciekawe, czy za trzy razy w łeb go trafi. Och, na to wychodzi, że tak. Mocny dziad. Ło. Krzyk. Regeneruje... czyli wrogu ślepymi, a nie głuchymi. Okej. 60 sekund. No to to jest mega słabe, na to wychodzi. Ale cóż. A to co to za... A, coś tam łazi, to coś też może mnie zabijać, super. Co to znowu jest? O! Coś nowego, kurde. Aj, podskoczył. Twój kąt obrałem. Righteous death! Czyli raz głowy wystarczy. Kurde, schylił się. Right on the mark. O, jak głośne to coś jest. Aha, oberwałem. Albo zrobię inaczej. Co to było? J to. Kurde, muszę się stać, serio? Szybko. Spieszę nawet dla nieumarłych. Demoniczne wyziewy. Dobra. Tylko trzy. No dobra, to był jeden cwaniaczek. A gdzie jest drugi? To były dwa naraz. Ciężko stwierdzić. Co to w ogóle było? Zęby krwica. Krwawienie zawiera 80% obrażeń. No w sumie spoko to też jest, no. Chowam. Dzwoneczek też schowam. Nadal nie wiem, czy to się... Oj, czy to się przyda, czy się nie przyda. Tutaj ewidentnie gdzieś był ten, ale... Gdzieś mi zwiał, no ale trudno. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Tu. O, to pójdę trochę dalej i w lewo. Tam są te inne, ale będę miał mapę już odkrytą. Pytanie, czy gdzieś tutaj krzyka nie będzie.
be gone. Wyjście, wyjście, dobra. Kurde. No co on ma z tą głową? Teraz lepiej mi idzie. Rest in oblivion. Żyje to coś żyje. A nie, żał się bił. Oh good ammo. Kurde cicho. Can't shoot with rocks. Gdzieś tam poleci. O jeszcze ktoś mi. A tam łazi. Alas, it's never enough. Dobra, wychodzi na to, że chyba tutaj już jest w miarę czysto. O, wtedy mogę sobie wejść. A to co to kurde jest znowu? Niech się odwróci w moją stronę. O, odwróć się, odwróć się. Coraz mocniejsze te stworki są. O kurde, to jest jakiś niedźwiedź. Mocny. Bardzo mocny. O kurde. Pytanie, czy to w ogóle coś mu robi, bo tak mam wrażenie, że tak średnio. Uff. Czarciodźwiedź. Serce o nietypowym kolorze wyglądzie należało jeszcze niedawno do czarciodźwiedzia. Pomimo upływu czasu nie ukazuje żadnych oznak rozkładu. Być może to źródło niesamowitej żywotności tych bestii z piekła rodem. Regeneruje jeden punkt życia na 3 sekundy, zwiększa maksymalny punkt życia o 25%, a ataki zasięgowe czarciodźwiedzi zadają 30% mniej obrażeń. No to jest dość ciekawe. Ty zwiększa odporność na kwas, niezbyt się przydaje. Maksymalne zdrowie 15 i jeden punkt życia na 5 sekund serce przyczajonego. To ten czarciodźwiedź jest lepsze, no to wychodzi, więc sobie wezmę. I to w sumie tak wygląda to serce. Niby z jednej strony tłuszcz, ale nie wiem czemu mi się skojarzyło, że to jest miód. No ale do ubicia to cholerstwo, no... Nie spodziewałem się, że jest aż tak twardy. Bardzo mało mi zostało amunicji niestety. Albo tylko to jest, dobra. No jestem ciekaw, czy on czegoś fajnego pilnował, czy po prostu... Był, bo był. Boję się, że pójdę tutaj na górę, a tutaj będzie drugi miś. Coś jest. Klucz. Trzecia chyba już broszka. Z
złoty bełt i statuetka sroki, nefrytowa statuetka, przedstawia srokę, często określaną jako symbol jednego ze zwierzęcych strażników plemion. Czujesz, że będziesz jej potrzebował. Wyżej nic nie ma. Oho. Dobra, teraz tak, w sumie tu nie spojrzałem jeszcze, czy czegoś nie ma? Nie. No i dobra, to zejście na dół. Powoli, żeby tylko głupio nie zginąć. Chociaż tak kusi, żeby na dół skoczyć. Dobra, jeszcze te zasrańce muszę ubić. Widzę, że są dwa. Tak, nie widzę, żeby się jakiś trzeci ruszał, więc dobra. A, teraz się pojawił trzeci, kurde. Ewidentnie muszą wyskoczyć, no. O. Dostał łeb, czyli zostały dwa. Tam dalej jest misiu, czy...? Kurde, ruszy się. Destroyed. Dobra, tam daleko. No kurde, znowu się to coś ruszyło. Bełtów mam mało, no ale trudno. A jak w łeb trafię, to kurde bełty z nich nie zostają. Co to za cholerstwo znowu? Dobra, chyba jednak wolę wziąć to mocniejsze. Chociaż nie wiem, kurde, czy to wystarczy. Cztery naboje. Najwyżej w biegu będę zmieniał. Trafię to coś w łeb? Demoniczna skóra. Skóra ściągnięta z demona. Istoty pochodzącej z innego wymiaru rzeczywistości. Posiada silne właściwości regeneracyjne. Momentami wyobraźnia sama podsuwa wizję demona, odnawiającego się z najmniejszego nawet skrawka takiej skóry. Na szczęście to tylko fikcja. Niemniej sam przedmiot może znaleźć kilka zastosowań. Zmniejszenie obrażeń od demonicznych wyziewów o 20%. Jeśli wewnątrz demonicznych wyziewów jestem, to... poprawia regenerację wytrzymałości o 40%, zwiększa obrażenia o 25%. No aż kurczę się boję, jaki będzie ostateczny wróg, jak tutaj dostaję jakieś przedmioty, które pomagają mi być w tym wyziewie cały czas. O, coś tu jeszcze było? Germani. O, znowu coś mi słyszał, to te zasrańce pewnie. Kurde. O. Hellish spawn! Kurde no. Ja muszę to prosto w łeb trafić, czy co? No. Ale tylko.
A nie, to jest ta złota. Szkoda mi tej złoty. Little guys for big jobs. Nie wiem, co oberwę. No co za gnój mały, no. Chyba padł. We'll need those. Dobra, już nie widzę więcej. I teraz szukaj, gdzie tego pierwszego ubiłem. A, takie grudki widać, dobra. Ło! Chowamy. I to jest to jezioro, które widziałem gdzieś tam z góry. Ale w sumie tutaj też co były? Ten pan miś i to cholerstwo. Czego ten pan miś był o wiele trudniejszy do pokonania. Swoją drogą jestem ciekaw, ile władowałem w niego naboi. Chyba jakoś nie liczyłem. Ale chyba z dobre 4 magazynki poszły, więc z 8 naboi poleciało w niego. I to prosto w głowę chyba wszystkie. No, jeszcze tu są, bo nie. Pokaż się. Nie, chyba wezmę pistolet na to zesraństwo. Szkoda im po prostu strzał, znaczy bełtów. A tym może raz w łeb dostanie i padnie, o ile trafię. Dawaj. Dawaj. No właśnie, o ile trafię. No nie. Mam jeden duży nabój do tamtego i na tym będę musiał nawalić, że tamto gówno małe jest. Muszę się za drzewem schować, żeby znowu tymi czaszkami mnie nie atakował. No właśnie tymi. Jestem ciekaw, jak to mocno... O. Kręcono mi rzucił. Uff. To cwaniaczek. Dobra, życie sobie wzrasta na szczęście. 3 naboje mam. Tu tego jednego dziada jeszcze do ubicia. Oby nic więcej tu kurde nie było. O. O. Ne. Maybe useful. Dobra, dziadu. Pokaż się. Aha, jeszcze ten jest jeden. Pokaż się, pokaż się.
Widzę, schylił się. No dobra, to już tego jednego trafię. Może spali. Ale się wykończyłem z amunicji na tym odcinku. No jeszcze jeden jest, no nie. A tam jeszcze jest jeden. Czyli jeszcze dwa są. Dawaj. No. O, jeszcze żyje. Kurde, ile razy? Aha, i całkowicie się spłonął. No dobra, idę jeszcze tu zobaczyć, czy na tej recepcji coś jest. Never know when I may need one. Coś tam było. No tylko ten jeden został, więc już. Pokaż się. No rypany znowu się kłócą. Jezu. Kurde, dobra, muszę wiać. Muszę wiać i muszę się uleczyć. Ile mi zostało w ogóle amunicji? Trochę. Żyłem teraz. O, no i full. Chociaż tyle. O, chociaż jedną strzałę, czy bełt jeden odzyskałem. No i wychodzi na to, że to już jest wszystko, bo tutaj już byłem. Więc trzeba iść posprzedawać, porobić zapas amunicji. To zostawię na pewno, i co przynajmniej. Zostawiam. No ta śmieszna broszka. Było to teraz tą. Jedno zostawię. Dobra. Zobaczmy. Aha, no tak, najpierw muszę. Wezmę do tego schową, żeby nie chcąc tego nie sprzedał, ani nie wyrzucił czy coś.
Okej, to tak, zwykła amunicja podpalająca, zwykła, schować to tego najlepiej, przeładować, nie, dobra, to jest dobra. Przeładować. To może wezmę w razie W. Dobra, jeszcze bełty w sumie. Gdzie tu mogą być bełty? Tutaj. Jeden. Juhu. To ewidentnie muszę kupić bełty. Chyba, że niżej gdzieś są jeszcze. Szybki bełt. A same strzały widzę. No to idziemy kupić. O właśnie, czy on ma jakieś kurcze lepsze bronie? Spamowałem mu. Zef odchłani ma cwaniaczek. Co to jest? 155 plus 16 to jest mocniejsze niż karabin na bizony, no to wychodzi. No ale cena 18 tysięcy to ja ledwo co teraz nazbierałem. Zef odchłani, ten unikatowy powtarzalny karabin wielokalibrowy to unikatowe dzieło nieznanego mistrza rusznikarskiego. Jest upstrzony dziwnymi rdzawymi plamami, których nie jest w stanie usunąć żadna ilość skrobania i szorowania, podobnie jak niepokojących symboli, które zdobią tę broń. Sam fakt trzymania tej broni w ręku sprawia, że masz wrażenie, jakby wyciągały się ku tobie mroczne macki zza krawędzi wzroku, gotowe wbić się do twojego mózgu i przejąć kontrolę. 10% szansa... 10% szansa, że zwykłe trafienie zamieni się w trafienie krytyczne, zmniejsza kołysanie broni przy celowaniu 50%, obrażenie od strzału w głowę zwiększone o 25%. O kurcze, czyli 155 plus 16 plus jeszcze do tego 25 całości. Choć jestem ciekaw, czy jak obliczałem te 25, to jest 155 osobno i 16 osobno, czy 155 plus 16 i wtedy 25 z tego, co jest razem. Ciekawe, jak to zrobili. No dobra, no co by nie było. No z chęcią bym sobie to wziął, ale kurczę... Jak to jest na tą dużą amunicję, właśnie muszę ją kupować. To nie ma co kombinować. Ja schowam od razu. A, ona była, już sobie gdzieś poszła. No trudno. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i cześć!